Cześć, dzisiaj jest drugi dzień naszej misji. Dzisiaj skupimy się na mobilizacji kręgosłupa. Jeżeli nie masz w domu maty, możesz do tego celu wykorzystać duży ręcznik albo możesz też ćwiczyć na dywanie. Powoli ułóż się na macie, krąg po kręgu. Ułóż stopy w wygodnym, neutralnym ułożeniu w odległości od pośladka. Wciśnij tricepsy, czyli tyły rąk w matę, tak żeby otworzyć obojczyki i klatkę piersiową. Wyciągnij długi kręgosłup, czyli dół kręgosłupa ciągniesz między pośladki, między nogi, a czubek głowy ciągniesz do górnej krawędzi maty albo do przeciwległej ściany. Zrób głęboki wdech i z wydechem delikatnie przybliż kość łonową do pępka. W tym momencie skracasz odcinek pomiędzy biodrami a żebrami. Z wdechem wydłuż i wróć do pozycji wyjściowej. Z wydechem jeszcze raz zrób kołyskę miednicą, wydech. Cały czas pamiętaj o otwieraniu klatki piersiowej, nie napinaj obręczy barkowej w ten sposób. Jeżeli czujesz, że twoja obręcz barkowa jest napięta, możesz włożyć sobie coś pod głowę. Jeszcze raz wdech i z wydechem zbliż kość łonową delikatnie do pępka. I z wdechem wydłuż kręgosłup jeszcze raz między pośladki, między stopy. Wydech. Możesz oddychać w ten sposób, że wdech robisz nosem, a wydech ustami. I ostatni raz wydech. I z wdechem ustaw kręgosłup neutralnie. Co znaczy neutralne ustawienie kręgosłupa? W neutralnym ustawieniu kręgosłupa plecy nie są wbite ani maksymalnie w matę, czyli to, co robiliśmy przed chwilą, ani odcinek lędźwiowy nie jest w ten sposób zawieszony nad matą, tak? Tylko musisz znaleźć pośrednie miejsce pomiędzy tymi dwoma ustawieniami i je utrzymać. Wciągnij dolny brzuch delikatnie do środka i napnij mięśnie. Zostań w tym ustawieniu. Ważne jest to, żeby twoje kolana i stopy były ustawione na szerokość bioder. Nie zbliżaj ich do siebie, nie rozszerzaj ich na zewnątrz. One mają zostać cały czas w tym samym ustawieniu. Kręgosłup mamy długi, miednicę mamy ustawioną. Z wdechem wyciągnij ręce do sufitu. Wyciągnij dłonie góra, tak jakbyś chciał albo chciała odlepić łopatki od maty. I z wdechem wbij z powrotem łopatki w matę. I jeszcze raz wdech. I wydech. Wdech i wydech. Pamiętaj, żeby nie tracić tego ustawienia w kręgosłupie i w miednicy, które już uzyskaliśmy. Wydech. I wdech. Wyciągnij jeszcze raz i wydech. Ostatni raz wyciągnij do sufitu i z wdechem odłóż łopatki powoli na matę i odłóż ręce powoli wzdłuż ciała. Powoli z wdechem. Starając się utrzymać stabilną miednicę, unieś prawą nogę delikatnie do kąta prostego wdech. Cały czas zachowując długi kręgosłup, pamiętając o tym, żeby nie wyginać odcinka lędźwiowego. Odłóż powoli prawą nogę. Z wdechem unieś lewą nogę. I wydech. Cały czas wydłużaj kręgosłup, trzymaj delikatne napięcie w dolnym brzuchu. Wdech. I wydech. Tricepsy wbijaj w matę, przypominam o otwarciu klatki piersiowej, wdech i wydech. Stopa nie musi być długa, może być neutralna, to nie jest takie istotne w tym momencie. I wydech. Wdech i teraz spróbuj w tym samym czasie zmienić ustawienie nóg, ale pamiętaj cały czas o wydłużeniu kręgosłupa i zastaniu dolnego brzucha. I jeszcze raz wdech i wydech. Jeżeli trzymasz odpowiednie napięcie w dolnym brzuchu, na pewno czujesz już, jak delikatnie zaczyna pracować twój brzuch i twoje plecy. Wdech i wydech. Pamiętaj o głębokim oddechu. Powtórz jeszcze dwa razy wdech i wydech. Dołóż drugą nogę, tak żeby obie nogi były ugięte pod kątem prostym i powoli z wdechem postaraj się wyprostować nogi do sufitu, łącząc pięty, palce niech wędrują na zewnątrz. I wydech, ugnij, rozluźnij na chwilę. Pamiętaj o tym, żeby twój brzuch cały czas kontrolował odcinek lędźwiowy. Wdech i wydech.
Jeżeli nie możesz wyprostować nóg do samego końca, wyprostuj tyle, ile możesz. I wydech, ugięcie. Ale jeżeli możesz wyprostować do końca, to super. Wtedy napnij mocno uda i podciągnij rzepki kolanowe, tak? Czyli moje uda są napięte. I wydech, ugięcie. I ostatni raz, wyprost do sufitu. Cały czas pamiętaj o brzuchu, o tym, żeby nie puszczać odcinka lędźwiowego luźno i o tym, żeby mieć otwartą klatkę piersiową i z wydechem ugnij nogi. Powoli odstaw jedną, drugą nogę na matę w odległości wygodnej dla Ciebie od pośladka. Zrób głęboki wdech, wyciągnij długi kręgosłup i z wydechem pociągnij kość łonową do pępka, oderwij delikatnie dół kręgosłupa od maty i zacznij wędrować krąg po kręgu miednicą do sufitu. Robimy teraz most na ramionach. Głęboki wdech, wyciągnij długi kręgosłup. Staraj się nie iść odcinkiem piersiowym do góry w ten sposób, jak ja robię to teraz, tego nie rób. Wyciągaj przody nóg, wyciągaj kolana przed siebie, brzuch zasysaj cały czas do środka i nie wyginaj odcinka piersiowego. I z wydechem powoli, krąg po kręgu, odłóż kręgosłup na matę. Staraj się też nie napinać maksymalnie pośladków. Zrób głęboki wdech. Klatka piersiowa jest szeroko otwarta. I z wydechem jeszcze raz. Zroluj kręgosłup, powoli krąg po kręgu do góry. Postaraj się zsynchronizować ten ruch z oddechem. Głęboki wdech w górze i wydech. Powtórz to ćwiczenie jeszcze 3 razy. Wydech. W górze jest wdech, wydłużenie, wyciągaj kolana przed siebie i z wydechem powoli krąg po kręgu, zroluj kręgosłup na matę. Głęboki wdech, wydłuż kręgosłup i jeszcze raz zroluj, góra. To już trzecie, ostatnie powtórzenie. Wdech i wydech powoli, krąg po kręgu na matę. Okej. Zostaw lewą stopę na macie, prawą nogę unieś do góry. Odłóż prawą rękę na kolanie i powoli z wdechem, zostawiając stabilną miednicę, czyli nie przekręcam się do boku wtedy, kiedy kolano idzie do boku. I z wydechem wracam do pozycji wyjściowej. Jeszcze raz wdech, otwieram do boku, ale trzymam kolec biodrowy, trzymam miednicę w ten sposób, że cały czas patrzy ona do sufitu. Jeszcze raz wdech, delikatne otwarcie, cały czas buduję delikatne napięcie w dolnym brzuchu i wydłużam kręgosłup w kierunku stopy. Jeszcze raz wdech i wydech. Teraz w drugą stronę. Ćwiczenie musi zostać wykonane symetrycznie i z wydechem wracam do centrum. Jeszcze raz wdech i wydech. I ostatni raz wdech i wydech. Zatrzymaj, odłóż powoli prawą rękę i odłóż prawą stopę na matę. Powoli unieś lewą nogę i wykonaj to samo ćwiczenie na drugą stronę. Powoli wykonaj krążenie, przyciągnij kolano delikatnie do klatki piersiowej i oddal, wróć do centrum. Przypominam o tym, że biodra, miednica cały czas zostaje w tym samym ustawieniu. Nie przykręca się do boku, tylko cały czas mam delikatnie napięty dolny brzuch i stabilizuję miednicę. I wydech. I ostatni raz wdech, otwarcie. I z wydechem zamykam. Teraz w drugą stronę. Powtarzamy symetrycznie otwarcie i zamknięcie. Najpierw otwieram do boku, delikatnie pracuję też wnętrze uda i wydech. Ale cały czas wszystko trzymam w swoim centrum, swoim brzuchem. I wydech. I wdech. I wydech. Ostatni raz wdech. I wydech. Powoli unieś prawą nogę, przyciągnij na chwilę nogi do klatki piersiowej. Rozluźnij. I jeszcze raz z wdechem przyciągnij obie nogi do klatki piersiowej. Wydłużam kręgosłup, czyli nie unoszę odcinka krzyżowego nad matę, delikatnie go tylko unoszę. I wydech. I jeszcze raz wdech, wydłużam teraz kręgosłup, tak jak teraz. I wydech, odpuszczam. I jeszcze raz wdech. I wydech.
Powoli odłóż lewą, prawą nogę albo prawą, lewą na matę. I jeszcze raz zrób rolowanie. Będziemy robić teraz rolowanie z otwarciem klatki. Zrób głęboki wdech, przyciągnij kością nogą do pępka. Powoli oderwij dół kręgosłupa i krąg po kręgu. Odrywaj kolejne elementy kręgosłupa od maty, tak jakby były perłami nawleczonymi na sznurek. Powoli z wdechem przenieś ręce za głowę. Odłóż je tak, żeby były nieco szerzej ustawione niż na szerokość barków. I powoli z wydechem krąg po kręgu. Zejdź z powrotem na matę. Teraz możesz poczuć delikatne otwarcie w klatce piersiowej. Z wydechem wróć rękami wzdłuż ciała. Jeszcze raz wdech, z wydechem powoli. Zroluj kręgosłup do góry, krąg po kręgu. Góra, 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 góra. Wyciągaj kolana przed siebie. I jeszcze raz wdech, przenieś ręce za głowę. I z wydechem krąg po kręgu dół. Wdech i z wydechem. Opuść ręce tak, żeby znalazły się wzdłuż tułowia. Powtórz jeszcze raz, zrób głęboki wdech i z wydechem zroluj, tak jak poprzednio. Kręgosłup do góry, krąg po kręgu. Powoli przenieś ręce za głowę, litera V. I powoli krąg po kręgu od góry wróć na matę. Ważne jest to, żebyś wracał na matę. Krąg po kręgu, nie zostawiając żadnego kręgu w górze zapomnianego i powoli z wydechem opuść ręce wzdłuż tułowia. Powoli przyciągnij, unieś prawą nogę, przyciągnij ją do klatki piersiowej. Zrób głęboki wdech i z wydechem delikatnie rozluźnij. Jeszcze raz zrób głęboki wdech, wyciągaj oba boki ciała długie. Nie skracaj prawego boku w ten sposób. Rozluźniaj. I jeszcze raz wdech. I wydech. Powoli odpuść ręce, odłóż wzdłuż tułowia. Popraw klatkę piersiową, otwórz szeroko, wydłuż kręgosłup w dół między stopy. Powoli z wdechem wyprostuj nogę delikatnie po przekątnej. Stopa może zostać neutralna, czyli nie musi być ani napięta w tą stronę, ani w tą stronę. I z wydechem delikatnie ugnij. Tak samo jak wcześniej, bardzo ważne przy tym ćwiczeniu jest również wydłużenie kręgosłupa i delikatne napięcie w dolnym brzuchu. Wdech i z wydechem delikatnie ugnij nogę. Jeszcze raz. I wydech. Wdech. Pamiętaj o tym, żeby nie wyginać kręgosłupa, tak? Czyli tego nie robimy. Cały czas delikatnie trzymamy go brzuchem. I jeszcze raz. Wdech pod kątem i z wydechem ugięcie. Wdech i wydech. Klatka piersiowa jest otwarta, barki luźno, swobodnie. I ostatni raz zrób wdech i wydech. Powoli odłóż stopę na matę i unieś drugą nogę. Powtórzymy to samo na drugą stronę. Z wdechem wydłuż nogę, wyciągnij delikatnie pod kątem, napnij udo, podciągnij rzepkę kolanową i z wydechem ugnij. Głęboki wdech, wydłuż. Cały czas pamiętaj o stabilizacji w brzuchu. Wdech. I wydech. W tej serii ćwiczeń ważne jest nie to, żeby zrobić te ćwiczenia szybko, albo żeby zrobić jak największą ilość powtórzeń. Tutaj ważne jest to, żeby wykonać te ćwiczenia dokładnie i z pełną precyzją. Wydech. Jeszcze zostały dwa razy. Głęboki wdech i wydech. Ugnij. I głęboki wdech. Do tego pamiętaj za każdym razem o stabilizacji, delikatnym zastaniu, napięciu dolnego brzucha. I wydech. Powoli opuść lewą nogę na matę. Unieś prawą nogę, unieś lewą nogę, tak żeby mieć dwa kąty proste. Kąt w zgięciu biodra prosty i kąt pod kolanem też jest kątem prostym. Powoli z wdechem przenieś ręce za głowę, wydłuż kręgosłup i z wydechem unieś delikatnie ręce nad barki, oderwij głowę, zegnij klatkę piersiową i z wydechem, tak jakbyś miała guzik za biodrami, za pośladkami, wciśnij go w dół w kierunku maty. I wdech, otwarcie, wydłużenie, cały czas trzymaj kręgosłup i wydech. Głęboki wdech.
Cały czas wydłużenie, delikatne napięcie i wydech. Wdech. Tutaj musisz się bardzo skupić na tym, żeby nie puścić odcinka lędźwiowego luźno w ten sposób. Robienie tego ćwiczenia na luźnych plecach nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlatego wróć jeszcze raz, jeżeli rozluźniłaś się razem ze mną. Popraw i powoli z wydechem. Głęboki wdech. Wydłuż kręgosłup, długa szyja, dużo miejsca dla szyi, dla głowy. I wydech. Najpierw ręce, później oderwij tył głowy, wydłużaj cały czas kręgosłup i wydech. Tak jakbyś miała dużą piłkę przed sobą tutaj. Jeszcze raz wdech. I wydech. Ostatni raz wdech. I wydech. Wdech. Odłóż ręce, powoli opuść prawą nogę, lewą nogę wyciągnij do sufitu, załóż sobie nogę na nogę. Bardzo przyjemna pozycja, kojarzy się z relaksacją. Ręce delikatnie szerzej niż na szerokość barków i powoli z wdechem przenieś oba kolana do lewej strony. Głęboki wdech, pilnuj, żeby prawa łopatka była cały czas przy macie. I z wydechem zaangażuj brzuch, wróć biodrami w kierunku żeber i powoli krąg po kręgu, wróć z powrotem do centrum. Poczuj, jak napina się twój brzuch, a szczególnie jego bok. Jeszcze raz wdech. Wydłuż bok, wydłuż kręgosłup. To jest bardzo dobre ćwiczenie dla osób z dyskopatiami. I wydech. Jeszcze raz wdech. I z wydechem wróć do centrum. Pamiętaj o zaangażowaniu brzucha. Wydech, zamykasz delikatnie żebra. Biodra zbliżają się do żeber. I wracasz do centrum. Ostatni raz zrobimy wdech. Zostań delikatnie nogami z boku. Głową wróć do centrum. Najlepiej, żeby głowa cały czas była w centrum. Ja staram się nawiązać z tobą kontakt, dlatego patrzę się w twoją stronę. Ale ty trzymaj głowę skierowaną raczej do sufitu. I powoli z wydechem wróć do centrum. Wyprostuj lewą nogę, rozpleć nogi, odłóż lewą stopę na matę, wyprostuj prawą nogę i załóż sobie nogę na nogę. Z wdechem to samo ćwiczenie, druga strona. Teraz obie nogi, oba kolana idą do prawej strony. Wyciąga się długi lewy bok. Lewa łopatka jest cały czas przy macie. Jeżeli twoja lewa łopatka odrywa się od maty, znaczy, że musisz zmniejszyć troszeczkę zakres ruchu, tak? Nie staraj się za wszelką cenę pójść jak najniżej w dół kosztem oderwania łopatki tutaj od maty, tylko łopatka jest cały czas przy macie. Wdech i z wydechem powoli wracasz do centrum. Jeszcze raz wdech i wydech. Możesz czuć, jak rozciąga się bok, jak rozciąga się też pośladek, jeżeli jest bardzo ściągnięty. Głęboki wdech. Poczuj przestrzeń, wydłużenie i z wydechem zbliż biodra do żeber, zamknij brzuch do środka i powoli wróć do centrum. Jeszcze raz wdech. Poczuj rotację w dolnym kręgosłupie i wydech. I ostatni raz głęboki wdech. Zostań z boku. Daj swojemu ciału chwilę na rozluźnienie, na wyciągnięcie. I powoli z wydechem wypompuj całe powietrze. Zbliż żebra do siebie, zbliż biodro do żeber i powoli wróć do centrum. Możesz sprawdzić palcem, czy napina się bok podczas ćwiczenia wcześniej, już jak robisz. Możesz sprawdzać, czy bok się napina. Jeżeli się napina, to wiadomo, będzie tutaj napięcie, będzie twardo. I powoli z wdechem rozpatamy nogę do góry, odkładamy na matę. Ręce przenosimy wzdłuż tułowia. Wydłużamy kręgosłup. Prawa, lewa powoli idzie do kąta prostego. Z wdechem wyprostuj. Wcześniej się trochę przygotowaliśmy. I powoli prawa noga idzie w kierunku głowy, lewa idzie w dół. Delikatne otwarcie. Ten zakres ruchu może być, nie musi być duży. Może być tyle, na ile cię stać. I z wydechem powoli wróć do centrum. Cały czas zachowuj długi kręgosłup. Wdech. Teraz lewa góra, prawa dół. Delikatne otwarcie. I z wydechem wracasz w centrum. Jeszcze raz. Prawa góra, lewa dół. Tutaj musisz się bardzo skupić na tym ćwiczeniu. I wydech.
lewa góra, prawa dół, wdech. I z wdechem powoli wracasz centrum. Jeszcze po razie, raz prawa, raz lewa. Wdech, otwarcie. I wydech. Wdech. I wydech. Jeżeli nie możesz do końca wyprostować nóg, nogi mogą to zostać delikatnie ugięte, tak? I możesz operować delikatnie ugiętymi nogami. Ważne jest to samo, żeby zachowywać siłę w centrum, w środku, tak? Żeby nie wisieć na wygiętych plecach. Wtedy następnego dnia prawdopodobnie będą Cię boleć. Tylko żeby trzymać długie, neutralne plecy. Ani nie wbite w matę w ten sposób, ani nie wygięte nadmiernie. Tylko cały czas delikatnie zaangażowane. Ok. Powoli odłóż prawą, lewą nogę na matę. Wyciągnij lewą rękę nad głowę i powoli przekręć się do leżenia na boku. Wstań do siadu. I wyciągnij nogi przed siebie na szerokość bioder. Ok, wyjdziemy sobie powoli z leżenia, żebyście się wszyscy nie pospali. A więc usiądźmy sobie w siadzie prostym. Nogi są proste, stopy są zadarte, tak żeby zaktywizować nogi. Wyciągnijcie długi kręgosłup do sufitu, czyli znowu pilnujemy tego, żeby plecy nie były zapadnięte, okrągłe, tylko żeby wyciągnąć się do sufitu. Usiądę sobie może pod kątem do Was, tak żeby było to widać. Tak, wyciągnę mój kręgosłup od samego dołu. On nie jest zapadnięty w ten sposób, a jeżeli masz problemy z tym, że zapada Ci się dolny odcinek kręgosłupa i nie jesteś w stanie go wyciągnąć, albo nie jesteś w stanie wyprostować nóg, wtedy możesz sobie usiąść troszeczkę wyżej. Możesz wziąć poduszkę, usiąść na poduszce i delikatnie podgiąć kolana. Ważne jest to, żeby wyciągnąć kręgosłup. Ważne jest to, żeby on był długi, a nie zaokrąglony w ten sposób. Ale jeżeli możesz usiąść w tej pozycji, czyli nogi proste, długi kręgosłup wyciągnięty, to jest jak najbardziej super. Z wydechem wyciągnij ręce delikatnie do boku, z wydechem przenieś ręce przed klatkę piersiową i powoli zacznij krąg po kręgu rolować. To nie jest skłon, to nie jest luźny skłon, gdzie wisimy sobie w ten sposób, tylko ja roluję kręgosłup, krąg po kręgu. Pępek ciągnę do tyłu za siebie, a ręce i głowę ciągnę w kierunku stóp. W ten sposób. Wyciągam kręgosłup do przodu. Uwaga też na barki, tak? Nie naciągam barków w ten sposób, nie miażdżę sobie szyi, tylko wyciągam długą szyję. Powoli z wdechem wróć jeszcze raz do góry. Otwórz szeroko klatkę piersiową i z wydechem wróć dłońmi jeszcze raz przed klatkę, przed barki. Z wydechem powtórz ruch. Wyciągnij pępek za siebie. Wyciągnij dłonie, ręce do przodu. Z wdechem krąg po kręgu, wróć do góry i otwórz jeszcze raz klatkę piersiową. Możesz to ćwiczenie wykonywać również przy ścianie. Wtedy będzie łatwiej skontrolować, jak odrywa się krąg po kręgu od ściany. I jeszcze raz wydech. Pamiętaj cały czas o stopach. Pamiętaj o rękach, o cofniętych łopatkach i wydłużonym kręgosłupie. I wdech. Urośnij do góry i otwórz szeroko klatkę piersiową. Wydech przód. I powoli krąg po kręgu wyciągnij do przodu. Wdech, góra, urośnij do sufitu. Otwórz szeroko klatkę piersiową. I ostatni raz. Wydech, przenieś dłonie przed klatkę. I krąg po kręgu. Wciągaj brzuch do środka, delikatnie go napinając, ciągnąc pępek w przeciwległym kierunku za siebie, a dłonie i głowę w kierunku stóp. Powoli z wdechem wyjdź do góry, otwórz szeroko ręce i odłóż dłonie przy biodrach. Połącz teraz nogi. Ta sama historia. Jeżeli nie jesteś w stanie usiąść w ten sposób, podnieś pośladki trochę wyżej. Możesz usiąść na poduszce, możesz usiąść na zrolowanym ręczniku. Odłóż dłonie na poziomie bioder, stopy są aktywne, cały czas zadarte. I delikatnie opuść wzrok w kierunku pępka. Wyciągaj długi kręgosłup, policz do 5. Raz, 2, 3, 4 i 5.
Z wdechem wróć do centrum, rozluźnij. Nogi też są delikatnie napięte, tak? Nie są maksymalnie napięte tak, żeby, tak jak w moim przypadku, pięty odrywały się od maty, ale delikatnie zaangażowane. Jeszcze raz, podłóż dłonie przy biodrach, wyciągnij długi kręgosłup i powoli popatrz w kierunku pępka. Policz do 5. Raz, 2, 3, 4 i 5. Wyciągnij długi kręgosłup, rozluźnij. I ostatni raz. Odłóż dłonie przy biodrach i spójrz w kierunku pępka. Policz do 5. Raz, 2, 3, 4 i 5. Powoli wyjdź do góry. Przejdź do siadu skrzyżnego. Załóż sobie ręce u podstawy czaszki, zrób głęboki wdech i z wydechem delikatnie zrotuj kręgosłup do lewej strony. Postaraj się pamiętać o barkach i wydech. Jeżeli masz problem z barkami, warto to ćwiczenie robić przed lustrem, żeby obserwować zachowanie barku, żeby nie gnieść sobie szyi. Jeżeli masz problem, ręce możesz trzymać w tej pozycji. Wdech i z wydechem rotacja. Siedzisz równomiernie, ciężarem rozłożonym na obu pośladkach. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Centrum. I wydech. Wdech. I z wydechem jeszcze po razie. I wydech. Z wydechem rozpleć dłonie, ułóż prawą dłoń z przodu, lewą dłoń z tyłu. Wyciągnij się, odepnij się opuszkami palców delikatnie od maty, od podłogi i powoli zrotuj w lewą stronę. Wyobraź sobie, że chcesz unieść pośladki delikatnie na matę, tak żeby dodać swojemu kręgosłupowi jeszcze troszeczkę wydłużenia. Zabierz prawą rękę z nad maty, oprzyj na lewym kolanie. I spójrz jeszcze mocniej dla siebie. Zrób głęboki wdech, wróć do centrum. Lewą dłoń oprzyj z przodu, prawą z tyłu. Odepnij się opuszkami palców od podłoża, tak jakbyś chciała unieść pośladki delikatnie nad matę. I zrotuj się w lewą stronę. Oprzyj teraz lewą dłoń na prawym kolanie i pomóż wejść sobie w jeszcze głębszą rotację. Cały czas opuszczaj bark. I powoli z wdechem wróć do centrum. Zrób głęboki wdech i powoli z wydechem. Zroluj plecy, delikatnie wyjdź do przodu. Popatrz przed siebie, wyciągnij długi kręgosłup i z wydechem zejdź jeszcze niżej. Powoli wejdź do góry. Ułóż prawą nogę przed lewą. Nie jest to siad skrzyżny. Moja prawa noga jest przed lewą, one się nie krzyżują. Kolana są otwarte do boku. Pomaga to lepiej otworzyć biodra. Głęboki wdech i powoli z wydechem wyjdź do przodu. Powoli z wdechem wróć do góry. Zmień ustawienie nóg. Teraz lewa jest z przodu, prawa jest z tyłu, tak żeby oba biodra miały szansę się otworzyć symetrycznie. I powoli z wydechem zejść do przodu. Powoli wróć do centrum. Zrób głęboki wdech, wyciągnij się do sufitu i z wydechem opuść ręce w dół. Jeszcze raz zrób wdech, wyciągnij się do sufitu i z wydechem opuść dłonie do maty. Jeszcze raz zrób głęboki wdech i wydech dół. Podziękuj sobie za to, że udało Ci się dzisiaj poćwiczyć, znaleźć dla siebie chwilę czasu. Ja też jestem bardzo szczęśliwa, że udało Ci się to zrobić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku misji.